szyszka z papryki chili. Do wykonania tej dekoracji będziemy potrzebowali dłuta o przekroju litery V, około centymetra od szypułki na powierzchni papryczki nacinamy płasko ząbek. Poniżej nacinamy kolejny, który to ząbek nie będzie spotykał się w żadnej z płaszczyźnie z poprzednim. Tak powtarzamy wzdłuż papryki kolejne nacięcia. Proszę zauważyć, że ząbki ze sobą się nie spotykają. Gdy już wypełnimy wzdłuż pierwszy rząd ząbków, nacinamy obok kolejny w ten sposób, że pierwszy ząbek będzie pomiędzy dwoma z poprzedniego rzędu i tak również wypełniamy rząd drugi. Jeżeli papryka byłaby bardzo wygięta, to na wklęsłych stronach możemy te nacięcia wykonać lekko z boku. Wypełniamy w ten sposób całą paprykę. Gdy już mamy całą paprykę wypełnioną ząbkami, powinniśmy ją zanurzyć w zimnej, a nawet lodowatej wodzie, aby poszczególne ząbki wywinęły się na zewnątrz. Po około 30 minutach mamy gotową dekorację.